W Hiszpanii, moi drodzy, Wielkanoc jest obchodzona bardzo uroczyście. Hiszpanie świętują zarówno na ulicach, w kościołach, miast, wiosek, biorą udział w licznych procesjach i tak naprawdę większy nacisk raczej kładą na, moi drodzy, mękę Jezusa Chrystusa niż na zmartwychwstanie, więc tak naprawdę w Hiszpanii nie ma za specjalnie zwyczaju składania sobie życzeń świątecznych. Wielki Tydzień przeżywany jest w Hiszpanii nie tylko w gronie rodzinnym, ale tak jakby przez całe społeczeństwo. Wzdłuż głównych ulic miast ustawia się krzesła przedstawiające centralne miejsca dla procesji, aby nawet ci, którym brakuje sił, mogli uczestniczyć w tych wydarzeniach. Dla jednych jest to tylko spektakl kulturalny, dla innych jest to tak naprawdę wielkie przeżycie religijne. Te procesje organizują najczęściej różne bractwa, z których każdy ma swojego patrona, a tradycje tych bractw wywodzą się w sumie aż z XIII wieku. Obecnie, żeby było ciekawiej, sami tylko w Hiszpanii istnieje 60 bractw, z których najstarsze jest El Silencio, czyli cisza. I to bractwo powstało w 1340 roku. Ich członkowie organizują procesje we wszystkie dni Wielkiego Tygodnia. Najbardziej tradycyjne bractwa do tej pory nie przyjmują w swoje szeregi kobiet. Jeśli sobie zajrzymy kiedyś do Aragonii, do Saragosy, stolicy Aragonii, tam istnieją 23 różne kongregacje, które razem organizują Wielki Tydzień ponad 50 procesji. Do najbardziej znanych należy procesja upamiętniająca wjazd Jezusa do Jerozolimy. Właśnie z Aragonii znane są Rutas del Tambor, czyli takie szlaki, którymi wędruje się, uderzając w bębny. Najbardziej spektakularne procesje Wielkiego Tygodnia odbywają się w Valladolid oraz na południu kraju, w Sewilli, Maladze, w Murcji. Tam ubrani w historyczne stroje członkowie brat niosą takie ogromne pasos, czyli platformy z figurami przedstawiającymi Matkę Boską, Chrystusa, czy nawet w sumie całe sceny pasyjne. Przepraszam bardzo. Często towarzyszą tym osobom przebrane za postacie z Biblii jakieś osoby oraz pokutnicy w szpiczastych kapturach, kapitores, tak to się ładnie nazywa. Ta tradycja pokutników sięga średniowiecza, kiedy osoby ukarane przez inkwizycję musiały przywdziać to sanbetio, czyli te szaty pokutnicze, oraz zakładać taki właśnie szpiczasty kaptur. Procesje Valladolid, co je wyróżnia? No, wyróżnia je przede wszystkim cisza. Także na północy kraju, w Nawarze, atmosfera świąteczna jest taka no, dosyć wstrzemięźliwa. Procesją w Nawarze z kolei przewodzą uroczyście ubrani w długie sutany z kapturami też członkowie bractw, za którymi idą mieszkańcy w strojach rzymskich żołnierzy lub rycerzy w zbrojach. Do znanych postaci należy tutaj jadący na koniu Longinos, czyli oraz generał rzymski. Za nimi podąża tak zwana grupa Starego Testamentu, dzieci, dorośli z palmami oraz długi korowód chłopów. Oczywiście w tych procesjach nie brakuje również muzykantów grających na tradycyjnych instrumentach i procesje zamykają przedstawiciele duchowieństwa oraz policja miejska w strojach galowych, moi drodzy. W różnych częściach Hiszpanii czasem można zobaczyć również ten zwyczaj biczowników. Wielki Czwartek i Wielki Piątek gmina przykładowo San Vicente de la Sonsierra w La Roya pełna jest tak zwanych piakos, którzy biczują swoje plecy dotąd, aż skóra nabierze fioletowego koloru. Oczywiście, żeby było ciekawiej, tam są też ochotnicy, którzy zadają im 12 ukłuć za pomocą wtopionych w pszczeli wosk ostrych kawałków szkła. Zgodnie z dawnymi wierzeniami w ten sposób zła krew wypływa z ciała. Piakos idą boso, winięci jedynie w białe płótno i ciągną za sobą ciężkie łańcuchy. Moi drodzy, w całym kraju odgrywane są Wielki Tydzień różnorodne widowiska pasyjne. Między innymi w klasztorze sióstr Augustynek w Pamplonie odbywa się Wielką Środę przedstawienie zwane Łzami Świętego Piotra. Natomiast Wielki Czwartek mieszkańcy miasta wraz z przedstawicielami lokalnych władz obserwują odgrywane tu sceny pasyjne zwane pięcioma ranami. Ta tradycja sięga roku 1599, kiedy miasto ogarnęła epidemia dżumy.
Inne takie miasto, Val Carlos na północy Hiszpanii, co roku między innymi celebruje Niedzielę Zmartwychwstania wesołymi tańcami, wykonanie tak zwanych bolantes. Bolantes ubrani są w białe koszule z gorsetem i kolorowymi jedwabnymi wstążkami powiewającymi na plecach. Białe spodnie z galonami, małymi dzwoneczkami. Noszą takie białe rękawiczki i czerwone berety. Również jeżeli przeniesiemy się na południe kraju do Sewilli, to tam również zobaczymy masę tańców przed wielkim ołtarzem katedry. Tyle tylko, że tam tańczą chłopcy przebrani w barokowe kostiumy. Czasami również są oni przebrani w takie kostiumy czarne ze szkieletami. Moi drodzy, taka miejscowość w Walencji, Elche. Ona wsławiła się wplatanie w niedzielę palmową rzeźb z liści palmowych pochodzących z najrozleglejszych w Europie lasów palmowych, które również otaczają to miasto. W Elche znajduje się także wyjątkowe pasos procesyjne, które przedstawia figurę kobiety diabła. To się nazywa La Diablesa. Verges, niedaleko Girony, jest natomiast miejscem odbywania się ponurego, niespotykanego tańca śmierci. Tam również tańczą właśnie takie postacie przebrane w czarne kostiumy ze szkieletami i w ten sposób pokazują i czczą Wielki Tydzień. Jeśli komuś z Was przydarzy się, żeby w okolicach Wielkiego Tygodnia udać się do Hiszpanii, to naprawdę serdecznie polecam, żeby zobaczyć tą kulturowość. Ja miałem szansę i okazję być w okolicach Bożego Ciała. I powiem szczerze, że również Boże Ciało też jest niesamowicie obchodzone. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć relacje z Bożego Ciała, to polecam filmy na temat zwyczajów i tradycji w Hiszpanii. Tam znajdziecie masę różnych ciekawostek.